mistrzyniczką dublowany na atras. Popatrzmy, okazja do tego, żeby wreszcie było to, na co czekaliśmy. Krzysztof Piątek. No nie mógł lepiej zaprezentować się Krzysztof Piątek przeciwko zespołowi Napoli. Bardzo proste środki, to o czym wspominałeś, czy tak trzeba zagrać. Bezpośrednio do napastnika, mijający cały pressing środkowej strefy, całą tą szóstkę atakującą, błąd stopera. I Krzysztof Piątek w takich sytuacjach naprawdę się nie myli. Aż serce się raduje, jak słyszymy, kiedy włoscy kibice Milanu wykrzykują nazwisko polskiego napastnika. Donnarumma uszczęśliwiony, ale najbardziej ten, na którego liczyliśmy. Na tę bramkę czekaliśmy. Mówili, czy wytrzyma presję, czy się wkomponuje. Oto jest odpowiedź Krzysztofa Piątka, jego Piątek, chociaż wypracowuje okazję do oddania strzału. Druga bramka Krzysztofa Piątka dla Milanu. Mamma mia! No wystarczy podać facetowi piłkę z bocznej strefy boiska. Świetnie, że się na to zespół z Mediolanu decyduje. No przyjemnie ogląda się to, co robi Krzysztof Piątek. Jak niewiele trzeba, żeby zdobyć bramkę, jak wygląda to na łatwe decyzje dla dobrej klasy napastnika. No to posłuchajmy San Siro. Ależ piękne chwile. Piękne chwile. Warto żyć. Muszę przyznać, dzisiaj czapka z głowy przed Gattuso, bo ja dzisiaj widzę więcej prób tego typu zagrań ze strony Castillejo, z lewej strony, bezpośrednio do napastnika, niż widziałem w kilku poprzednich spotkaniach zespołu Mediolanu. No można kończyć karierę już chyba.